Pośpieszcie się, jeśli chcecie mieć dobre miejsce w autobusie! Jesteśmy już w parku rozrywki, Wandy? Bo czuję się jak na zwariowanej karuzeli. Ostrożnie, Harley. To cenna rzeźba z Muzeum Sztuki. Chodź. Mera mówiła, żeby nie wyjeżdżać bez niej. To niegrzeczne! Wrobiła nas, żeby zdobyć lepsze miejsce! O nie! Wycieczka! Nie mam pojęcia, jak dotrzeć do parku rozrywki. Chwila, gdzie się podziała woda? Czas złapać tego ptaka. Świetnie, hydraulika nie działa. Może pan Parasite to naprawi. Panie Parasite! O nie, Killer Croc włamał się do szkoły. Co on planuje? Superodporna stal! O, na pewno nie! O, dawaj mi to! Ivy musi mieć gdzieś tutaj konewkę z wodą. Nic tu nie ma. A teraz oddaj mi klucz, albo cię pożrę. Jeszcze czego? Ten klucz zostaje u mnie. Bez wody jesteś bezużyteczna. Kaktus nie może skrzywdzić mojej skóry, chrupka dziewczynko. Ważne, co kaktus ma w środku. Mera, słyszałyśmy, że miałaś bez nas sporo przygód. Słyszałyście o moim zielonym przyjacielu? Nie nazwałabym Killer Croca przyjacielem. Mówiłam o tym przyjacielu. Hej, chcecie usłyszeć, jak wrobiłam Merę? Uwaga, spoiler! Jej basen jest wypełniony po brzegi! Przykro mi, Harley, spieszymy się do klubu matematycznego. Mogłyście przecież odmówić, zamiast wymyślać durną wymówkę. Nie, poważnie. Doktor Said wybrał swoich najlepszych uczniów do trimatlonu. Wzór na objętość stożka? Mam! V równa się 1 przez... Rożek to dwie gałki! Chyba zjem lunch sama. Czemu nie pójdziesz z nami? Bo matematyka jest gorsza od wdepnięcia w truciznę Poison Ivy. Może być zabawna, szczególnie gdy pierwszą nagrodą jest równanie. Danie. Dobra, wygram ten dziwny konkurs. Nikt nie powie, że takie ze mnie kółko. To trójkąt. Drodzy Państwo, pierwsza część trimatlonu to test wielokrotnego wyboru. Zanim zaczniecie, przeczytajcie polecenie. Myślałam, że matematyka to liczby. X i Y nie są liczbami i nawet nie wiem, co to jest. To jest znak. Znak, że nie powinno mnie tu być. Psst! Katana! Katana! Naprawdę chcesz to danie? Odłóżcie ołówki, czas się skończył i mówię to do wszystkich, odłóżcie ołówki! Harley, rozwiązałaś to! Masz najlepszy wynik! Nigdy nie wpadłem na to, by przenieść jedynkę! Przenieść jedynkę! Przenieść jedynkę! Nareszcie znalazłem równanie antyżycia! Co się dzieje? Jest test! Dzieje się tutaj coś naprawdę dziwnego! Nie wiedziałam, że matematyka jest... taka zła dla skóry!
co się stało z doktorem Sidem? Spełnił swój cel. Przybyłem do Metropolis, aby wykorzystać najlepsze mózgi w galaktyce i rozwiązać to równanie. A teraz cały wszechświat należy do mnie. Doktorze Sid! Nie tak się nazywam. Już dobrze, panie Kamienna Twarz. Jeśli to pierwsza część Trimatlonu, to w kolejnych też chętnie wezmę udział. Chyba będzie tylko jedna część. Jak na nauczyciela matmy, to jest z niej słaby. Nareszcie! Najpotężniejsza broń we wszechświecie jest moja! Przepraszam, że przeszkadzam, ale kim właściwie jesteś? Nazywają mnie Darkseid. Przez lata wysyłałem babcie Goodness i moje furie Apokalipsy, aby zniszczyć tę żałosną planetę. Przez lata nie udawało im się. Nic ci to nie da, Lordzie Darkseid. Bohaterowie Ziemi są zbyt potężni. Są naprawdę sprytni. Są super sprytni. Skoro tak, szukałem tego w całym wszechświecie. To równanie antyżycia. Formuła jest tak potężna, że może wymazać wszystko, co istnieje i utworzyć to ponownie tak, jak zechce. Wszystko, czego potrzebuję, to ametyst, aby przesłać równanie, a wasz świat będzie... Doktor Sid? Darkseid! Zrozumiałem, wybacz. Mów dalej. Mój świat będzie... Z czego masz, doktora? Z rzeźbienia w kamieniu? Nie przerywaj! Azarat Metrion Zitos! Nic tu po mnie... Doktor, przerośnięty laserowcu. Kieruje się na dach! Równanie zaczyna działać! Wonder Woman? Spodziewałyście się kogoś innego? Mówiłem, że formuła antyżycia tworzy taki świat, jaki zechce. Wkrótce każde stworzenie na tej planecie będzie Darkseidem. To światło. Pamiętam je. Z przyszłości. Wszędzie tylko Darkseid, Darkseid, Darkseid! Nie powstrzymam równania i tej przyszłości. To się stanie. Musimy spróbować. Uwielbiam przekształcać was jedną po drugiej, ale nie cierpię tracić na to czasu. Dziewczynki, nie biegajcie po koło! Dziewczyny, szybko! Włączcie aplikację Antypatrol! Masz na myśli to coś, co prawie wsadziło nas za kratki? Słowo kluczowe, prawie. Błędy są naprawione i to może być nasza jedyna szansa. Wiem, że to brzmi jak szaleństwo. To jest szalone. Uwielbiam szaleństwo! Zróbmy to! Harley! Harley! To nie ma sensu, wpadła w szał. Tak? Jesteś taka słodka? To... gdzie jesteśmy? W mini wszechświecie, który Antypatrol wykorzystałby nas schwytać, kiedy był aktywny. Pomyślałam, że kiedyś może do czegoś nam się przydać. To zdecydowanie się kwalifikuje. Teraz, kiedy doktor, to znaczy Darkseid, użył równania antyżycia, by zmienić wszystkich w czymkolwiek jest, to może być jedyne bezpieczne miejsce. Raven ma rację. Nie możemy wrócić do liceum, bo pan Kamienna Twarz i jego równanie przemienią nas raz na zawsze. Więc jakie jest rozwiązanie? Właśnie! Jesteś geniuszem, Harley! Tak? To znaczy... Ha, jasne, że tak! Jedynym sposobem zmiany rozwiązania jest wprowadzenie nowych zmiennych do równania antyżycia. Nerdowata Batgirl to najlepsza Batgirl! Witaj, Darkseid. Miło mnie widzieć. Mnie też miło mnie widzieć. Dlaczego kazałaś nam zebrać stare rzeczy przyjaciółek? Co Darkseid zrobi z tiarą Wonder Woman i mieczem Katany? Jeśli moja hipoteza jest poprawna, to dużo.
Teraz musimy znaleźć właściwego Darkseida. Powodzenia! Wszyscy są tak samo brzydcy. Mimo że wyglądają tak samo, ich aura jest zupełnie inna. Pokażę wam, który z nich był kiedyś Wonder Woman. Mister Alice! To ona! Teraz musimy ich rozdzielić. Zostawcie to mnie! Pięknotka, prawda? Tak, właśnie miałem... Hejka, skalniaku! Głupi śmiertelnicy, zmienię was jak wszystkich innych. Zaraz pokażę wam, co zrobię. Trzymaj to! Tiara? Po co mi ta... Zaraz, ja ją znam. To ci dopiero przemiana. Co się stało? To długa historia, ale teraz musimy zmienić równanie. Nareszcie! Pokonałem Ziemię i jej bohaterów. Teraz nic mnie nie powstrzyma! Co? Niemożliwe! Nie, nie do końca. Ale moje równanie... Kiedy przypomniałyśmy wszystkim o tym, kim byli, równanie zmieniło się, a więc i rozwiązanie też. To bez znaczenia. Wciąż jeszcze mogę niszczyć! No! Sądzisz, że zwycięstwo polega na tym, by każdy był taki sam. Jednak prawdziwą siłą są różnice, które połączyły nas wspólną więzią. Darkseid jest teraz waszym wrogiem, superbohaterki. Kiedyś się zemszczę. Pożałujecie tego! Uciekł przez portal. Co jeśli wróci? Będziemy tu. Zwarte i gotowe. Zawsze w górę. Super Hero Girl.